jarmark, jakby sama impreza jak wzięła swój początek od lokalnej marki, ponieważ od ubiegłego roku certyfikujemy, powiat certyfikuje różne produkty wytwórców regionalnych i to było takim bodźcem do tego, żeby stworzyć taką przestrzeń i imprezę, która by połączyła jakby dwie funkcje i wypromować te produkty i wydłużyć, powiedzmy, sezon takich wydarzeń kulturalnych w Skansenie i w Pszczynie. W Pszczynie najpopularniejsze są nasze, to podasz mi tackę, kołocze. Drożdżowe ciasto, my mamy dzisiaj z serem, mamy jeszcze z makiem, makowiec drożdżowy, także nasze śląskie, pszczyńskie kołocze. Robimy takie gniazdka na drewnianym płatku drewna. Przygotowałyśmy tutaj właśnie dla potencjalnych naszych uczestników warsztatów podstawy właśnie drewniane, które później będą wyplatane witkami brzozowymi. Stworzy się takie gniazdko, kółko, gniazdko, symbol, prawda, nieskończoności, czyli gdzieś tam boskości. Do środka będą sobie wsadzali Państwo kwiaty, wypełnimy to wszystko mchem. No i oczywiście jajka, Wielkanoc, jajka. Te koszyki wielkanocne nasze, tradycyjne, one są wykonane z wikliny, czyli z gałązek wierzbowych. To jest po prostu wierzba okorowana. No i tak jak przed chwilą z paniami rozmawiałam, można tak naprawdę sobie naciąć takich gałązek wierzbowych i zrobić sobie własny koszyczek z takich gałązek nieokorowanych. Tutaj mamy na przykład koszyki akurat z wierzby nieokorowanej i one są różne kolory, zależnie od gatunku tej wierzby. Natomiast ta wiklina taka nasza, która nam się kojarzy najbardziej z koszykami na święconkę, to jest wierzba okorowana. Żywe obrazy to jest taka świetna amerykańska zabawa, gdzie aktorzy wcielają się w postaci z obrazów i żyją ich życiem przez jakiś czas. Sami wymyślają, jak ta postać mogła się zachować przed i po uwiecznieniu na tym obrazie.